Przygoda Fernando Santosa z reprezentacją Polski dobiegła końca. Nie był to udany epizod w karierze Portugalczyka, choć przed jego zatrudnieniem wiele wskazywało na to, że do Polski przyjeżdża prawdziwy pan trener. Następcą zostanie prawdopodobnie Polak. Ciężko założyć inny scenariusz, skoro prezes Kulesza przejechał się na obcokrajowcu. W mediach na przemian pojawiają się dwa nazwiska: Marek Papszun i Michał Probierz. Jeden po wspaniałej budowie Rakowa na pewno zasłużył na taką szansę. Drugi mimo nie najlepszych ostatnich lat w klubie zyskał doświadczenie reprezentacyjne z kadrą do lat 21, która pod jego wodzą nie przegrała w tym roku meczu. Opinia publiczna wyjątkowo jest jednak ze sobą zgodna. Wszelkie sondaże wskazują na to, że większość kibiców chciałaby zobaczyć na stanowisku Marka Papszuna. A pamiętamy z przeszłości, jak przekaz medialny potrafił wpłynąć na decyzję prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. Wtedy to poszkodowanym został Henryk Kasperczak, który kosztem Franciszka Smudy musiał obejść się smakiem posady selekcjonera. I to mimo tego, że był uważany za czołowego trenera w kraju. Historia pokazała, że szansę na tym stanowisku nie dostał również inny uznany szkoleniowiec, Maciej Skorża. On jest z Warszawy, tak? On jest z Warszawy, tak? Ten sędzia. Brawo! Prześledźmy więc losy tych szkoleniowców i odpowiedzmy na pytanie, czy Polski Związek Piłki Nożnej stać było na to, by nie zatrudnić takich fachowców. A kandydatów na stanowisko selekcjonera możecie typować na stronie Betfan. Ponadto rejestrując się z linku w opisie, otrzymujecie bonus 200% od dokonanej wpłaty, czyli na przykład wpłacacie 50 zł, a zgarniacie 150 zł na grę. Link w opisie, a my przechodzimy do meritum. Henryk Kasperczak przy każdej zmianie selekcjonera w pierwszej dekadzie XXI wieku znajdował się na wąskiej liście życzeń fachowców. Jednym z argumentów był fakt, że były znakomity reprezentant Polski trenersko wychował się na zachodzie Europy, całkowicie wychodząc poza polskie bagienko. Swoje pierwsze kroki w karierze szkoleniowej stawiał bowiem we Francji, gdzie m.in. zdobył Puchar Kraju z FC Metz, a Montpellier doprowadził do ćwierćfinału Pucharu Zdobywców Pucharów. Wiedział także, jak pracować z reprezentacją, a doświadczenie nie zyskał w Afryce. Na czarnym lądzie pracował z sukcesami. Wybrzeże Kości Słoniowej doprowadził do trzeciego miejsca w Pucharze Narodów Afryki. Wprawdzie Iworyjczycy bronili wówczas tytułu, ale odpadnięcia w półfinale po rzutach karnych z Nigerią nie traktowano jako porażki. Po turnieju przyjął ofertę z Tunezji, gdzie do dziś jest dobrze wspominany. W 1996 roku doprowadził Orły Kartaginy do pierwszego finału Pucharu Narodów Afryki od 31 lat. I choć Tunezja przegrała z grającą u siebie Republiką Południowej Afryki, to wyrównała swój najlepszy wynik w turnieju. Po 20 latach przerwy wprowadził także Tunezję na Mistrzostwa Świata. Mundialu we Francji nie wspomina jednak dobrze, bowiem został zwolniony już po dwóch meczach fazy grupowej, które jego drużyna przegrała z Anglią i Kolumbią. Po kilku słabszych latach, gdy nie wiodło mu się w kadrze Maroka, ale także w piłce klubowej, zaliczając Francję, Chiny czy Emiraty, dostał szansę w kolejnej reprezentacji afrykańskiej Mali, gdzie osiągnął czwarte miejsce kolejny raz w Pucharze Narodów Afryki. Warto zaznaczyć, że była to drużyna, która na dwa poprzednie turnieje nawet się nie zakwalifikowała. Po tej całej egzotycznej przygodzie Henryk Kasperczak w 2002 roku trafił do Polski, gdzie objął budowaną przez Cupiała krajową potęgą Wisłę Kraków. To wtedy tak naprawdę doceniono jego umiejętności w kraju. Zwłaszcza ze względu na grę białej gwiazdy w Europie, bowiem sukcesy na polskim podwórku były dla klubu wtedy planem minimum. Największe wrażenie na opinii publicznej Kasperczak zrobił prowadząc Wisłę w Pucharze UEFA. Biała gwiazda najpierw rozbiła w dwóch meczach 6-0 irlandzkie Glentoran i 8-1 słoweńskie Primorie, a następnie postawiła się możnym europejskiej piłki. Zobacz, będzie Żurawski strzela i gol! 1-0! Szalkę Wisła prowadzi Maciej Żurawski. Po fantastycznych, do dziś wspominanych starciach wyeliminowała Parmę i Szalkę, by ostatecznie ulec dopiero Lazio po zaciętym boju. Ofensywny i widowiskowy styl oparty na systemie 4-4-2 robił wrażenie na wszystkich. Z tego powodu Henryk Kasperczak szybko po powrocie do Polski zwrócił na siebie uwagę Polskiego Związku Piłki Nożnej. Ofertę prowadzenia reprezentacji otrzymał w 2002 roku, gdy z kadrą pożegnał się Zbigniew Boniek. Kasperczak był już po wstępnych rozmowach, ale na drodze stanął Bogusław Cupiał. Właściciel Wisły marzył o Lidze Mistrzów i wierzył, że to ten trener spełni jego marzenie i nie chciał stracić szkoleniowca. Ostatecznie zgodził się po negocjacjach, by Kasperczak łączył pracę w klubie i reprezentacji. Wówczas sam trener odmówił jednak, nie chcąc pracować na dwa etaty. Selekcjonerem został więc Paweł Janas. Druga okazja nadarzyła się w 2009 roku, gdy pracę w reprezentacji stracił Leo Benhaker. Henryk Kasperczak wyraził wówczas gotowość do objęcia kadry.
kadry. Ówczesny prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Grzegorz Lato postawił jednak wówczas na Franciszka Smudę. Trener ten cieszył się dużym poparciem opinii publicznej, przed którą Lato wyraźnie się ugiął, by podreperować swój wizerunek. Powiedziałem dziennikarzom, to panowie wymusili na mnie, żebym wziął Smudę. Cała prasa sportowa pisała, tylko Franek Smuda czyni cuda. Żaden inny, tylko Franek Smuda. Nie mogłem wziąć Henka Kasperczaka, bo zaraz by mnie rozjechali, że wziąłem kolegę. To był mój błąd, powiem uczciwie, powinienem go wziąć. Z drugiej strony nie można jednak zapominać, że Kasperczak miał wówczas za sobą najbardziej nieudany etap kariery, gdy sensacyjnie doprowadził Górnika Zabrze do spadku z Ekstraklasy, a od odejścia z Wisły Kraków w 2004 roku nigdzie nie osiągnął już sukcesów. Sam Kasperczak winy w tym, że nigdy nie objął reprezentacji, doszukuje się w układach. Wprost mówił: mnie uważano w kraju za trenera zagranicznego, polskie piekiełko, jak się nie jest przy korycie, to nie biorą człowieka pod uwagę. Henryk Kasperczak z różnych powodów nigdy nie spełnił marzenia o poprowadzeniu reprezentacji Polski, choć w pewnym okresie uważano go za najlepszego trenera w kraju. I na pewno tego marzenia już nie spełni. Obecnie walczy o powrót do zdrowia po wypadku, nie pracował już od 6 lat, a poza tym powoli zbliża się już do 80. O reprezentacji wciąż może jednak marzyć Maciej Skorża. Jego kariera toczy się zupełnie inaczej niż w przypadku Kasperczaka. Opisywany wcześniej trener przez lata był czołowym piłkarzem w kraju i reprezentantem Polski. Skorża natomiast już w wieku 22 lat podjął się pracy szkoleniowej w grupach młodzieżowych Legii Warszawa. Odbywał także staż u boku Pawła Janasa w stołecznym klubie. Szkoleniowiec Legii chwalił go słowami: zobaczyłem, że chłopak ma pasję, że fajnie to robi i zaproponowałem mu, żeby pomagał nam w Legii obserwować rywali. Robił to między innymi w Lidze Mistrzów. Przygotowywał bardzo ciekawe analizy, wnikliwe. To obserwowanie dopiero wtedy wchodziło, mało które mecze były w telewizji, więc jeździł, oglądał. Wraz z Janasem współpracował także w latach 97-99 w olimpijskiej reprezentacji Polski, gdzie pełnił funkcję szefa banku informacji. Następnie przeniósł się do Wrony, gdzie pracował z juniorami oraz rezerwami. Wielu graczy szkolonych przez Skorżę przebiło się później do pierwszego składu i dorosłego futbolu. Przez krótki czas był także asystentem Mirosława Jabłońskiego Wiśle Płoc, który był pod wrażeniem młodego szkoleniowca, którego spotkał wcześniej we Wronkach. Aż dostał ofertę od starego znajomego, która napędziła jego karierę. Paweł Jana został w 2002 roku selekcjonerem seniorskiej reprezentacji Polski i włączył do swojego sztabu zaledwie 31-letniego Skorżę. I choć to Janas był na ustach wszystkich, gdy wywalczył awans na mundial w Niemczech, to tak naprawdę ogromną pracę w reprezentacji wykonał właśnie Skorża. Adrian Sikora wspominał, że to młody asystent Janasa prowadził większość zajęć oraz odprawy. Także Marcin Radzewicz wspominał, że selekcjoner głównie przyglądał się treningom prowadzonym przez Skorżę. Grzegorz Szamotulski natomiast w swojej autobiografii prosto z mostu pisał: odprawy w reprezentacji bywały komiczne, mianowicie wydawało się, że to Maciej Skorża jest pierwszym trenerem, a Paweł tylko jego asystentem. Skorża w reprezentacji był także odpowiedzialny za analizy. Od początku swojej kariery bowiem wykazywał się zmysłem taktycznym oraz analitycznym, a także przede wszystkim pracowitością, której wymaga zresztą zawsze także od swoich zawodników. Maciej Skorża pożegnał się z reprezentacją wraz z całym sztabem po nieudanych mistrzostwach w 2006 roku. Choć zdaniem piłkarzy ówczesnej kadry zamierzał podać się do dymisji już wcześniej, rozczarowany zaskakującymi powołaniami Pawła Janasa na mundial, a zwłaszcza pominięciem Tomasza Frankowskiego, najlepszego strzelca kadry w eliminacjach. Proszę Państwa, to, że... Witam Pana trenera. To, że my jesteśmy w szoku, to nic, bo kilku piłkarzy z pewnością jest w szoku po obejrzeniu tej listy po poznaniu decyzji trenera Pawła Janasa. Skorża został jeszcze jednak na mundial, a potem powrócił do piłki klubowej, osiągając kolejne sukcesy. Sięgnął po 4 tytuły mistrza Polski, po 2 z Wisłą Kraków i Lechem Poznań oraz po 3 puchary Polski, 2 z Legią Warszawa i 1 z Groklinem. Dał się poznać jako trener nowoczesny, stawiający duży nacisk na dyscyplinę, taktykę i obszerne analizy. A także ma już za sobą okres, gdzie pojawił się raz wśród kandydatów na kolejnego selekcjonera. Było to w 2009 roku, gdy PZPN szukał następcy Leo Benhakera, a Skorża był aktualnym mistrzem Polski z Wisłą Kraków. Jak już wiecie, wybór padł na Franciszka Smudę. Teraz Maciej Skorża jest już znacznie bardziej doświadczonym szkoleniowcem z sukcesami w CV. W 2021 roku na tyle potrafił odmienić drużynę Lecha, że doprowadził ją do Mistrzostwa Polski. I choć po tym sukcesie odszedł z powodów osobistych, to położył podwaliny pod zespół, który dotarł do ćwierćfinału Ligi Konferencji. Wydaje się bardzo prawdopodobne, że Skorża obejmie kiedyś reprezentację. Jednak są poważne przeszkody, by stało się to już teraz.
Trener po tym, gdy uporał się z problemami osobistymi, wyjechał bowiem do Japonii, gdzie objął zespół Urawa. W kraju kwitnącej wiśni szybko wyrobił sobie markę i ogromny szacunek. Doświadczony piłkarz Shinzo Koroki mówi, że Skorża jest jednym z najlepszych trenerów, z jakim pracował podczas swojej długiej kariery. Polski szkoleniowiec wydaje się być w odpowiednim dla siebie miejscu na świecie. Zawsze wymagał zaangażowania w pracę, a pracowitość i dyscyplina są przecież wpisane w japońską kulturę. Efektem tej współpracy był triumf w azjatyckiej Lidze Mistrzów. Urawa pokonała w finałowym dwumeczu rekordzistów rozgrywek pod względem liczby trofeów, saudyjski Al Hilal. Dzięki temu Skorża stał się bohaterem w mieście Saitama. I właśnie dlatego wydaje się mało prawdopodobne, by zrezygnował z takiej pracy, by powrócić do polskiego piekiełka i objąć najbardziej gorące krzesło w rodzimym futbolu. Tym bardziej, że w perspektywie ma kolejną przygodę z Urawa, klubowe Mistrzostwa Świata, gdzie jedno zwycięstwo dzieli go od starcia z Manchesterem City i trenerskiego pojedynku z Pepem Guardiolą. Wydaje się więc, że z dwóch najlepszych polskich szkoleniowców, którzy nie dostali szansy prowadzenia reprezentacji, czas jednego już dawno przeminął, a czas drugiego jeszcze nie nadchodzi. A jakie wy macie zdanie w tym temacie, zachęcam oczywiście gorąco do dyskusji w komentarzach. Co sądzicie o Kasperczaku czy Macieju Skorży? Dawajcie znać pod spodem. Nowe osoby zachęcam do subskrypcji kanału. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się i do usłyszenia.